Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościa XPL. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówić trochę po angielsku, to znaczy mój gość będzie mówił trochę po angielsku. Olga Sokal, tak? Tak. Prosto from USA, a tak naprawdę urodzona w Cieszynie, ale zaraz się dowiemy, co robi w Stanach Zjednoczonych i z kim pracuje. Tak. Dzień dobry. Skończyłaś? Osuchowskiego. Tak. Tak? Jesteśmy w pobliżu, jesteśmy co prawda pod Mieszkiem pierwszym, ale Osuchowski jest tutaj też patronem. Tak. Jaki profil? Matematyczno-fizyczny. Matematyczno-fizyczny. Klasa A. Klasa A. Tak. A panią wychowawczynią? Pani Rada Janik. Aha, rozumiem. To pani Janik, tak, tak. I po matematyczno-fizycznym postanowiłaś pójść na ASP. Tak, to był, no, był dość, może nie ryzykowny plan, ale dość dziwaczny. Dość dziwaczny. Byłaś w Krakowie, byłaś wtedy w Katowicach, tak? Tak, 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 tak. I nagle pojawiły się Stany. Proszę opowiedzieć, jak to się stało, że nagle zostałaś w Stanach i tam pracujesz, pracowałaś, zaraz powiesz gdzie, ale powiedz mi, skąd pomysł na Stany? Przyznam się, że właśnie na samym początku byłam głównie zainteresowana, ponieważ byłam wielką fanką Tima Burtona i w ogóle całej tej animacji jakby, no, z zachodu. I przeczytałam po prostu w artykuł kiedyś, gdzie on skończył uczelnię, no i stwierdziłam, że tam będę aplikować. A powiesz ładnie tak do nazwy tej uczelni? California State of the Arts. Właśnie. No i stwierdziłam, że dlaczego nie. No i nie dostałam, przyznam się, że nie dostałam się za pierwszym, czy tam drugim razem, dostałam się dopiero za trzecim razem. Trzeba było złożyć jakieś prace, czy...? Tak, to wszystko było, składało się, cała rekrutacja jest na zasadzie portfolio i musisz napisać tak zwany personal statement o tym, jaki ty masz cel, czego chcesz, czego oczekujesz od uczelni. I oni w tym momencie wybierają, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bo to są dość specjalistyczne uczelnie, oni wybierają sobie ludzi, z którymi chcą pracować, po prostu wykładowcy. A że na mojej uczelni większość wykładowców są aktywnie zawodowi, czyli to nie są tylko wykładowcy, ale też są ludzie, po prostu, którzy pracują w studiach jak DreamWorks, Disney, Pixar i oni po prostu przyjeżdżają na zajęcia po pracy albo w międzyczasie. Dlatego też zajęcia na przykład mieliśmy do godziny 10, od 7 do 10 wieczorem. Czekaj, pracowałaś w Walt Disney, tak? Tak, tak, między innymi. Co tam robiłaś? Bo ja się tam dostałam, co roku Disney wybiera jedną osobę z całego świata na tak zwany staż, na tak zwany program treningowy. I ja pracowałam w development, czyli pracowałam w tej, czyli o tych rzeczach, których nie do końca mogę mówić, bo jest podpisane jakby... Ale nikt ze Stanów nie będzie rozumiał po polsku, więc spokojnie możesz nam powiedzieć, a my nie powiem po angielsku, bo nie umiemy, przynajmniej ja. Wiesz, pracowałam z moim mentorem, był Dave Getz, który jest dyrektorem, który był dyrektorem artystycznym od z Utopii, teraz tym najnowszym, i też od Tangled, nie pamiętam do końca, jaki jest polski tytuł. I również z tego, co pamiętam, pracował przy Dzwonniku z Notre Dame, czy Herkulesie, bo to był jeden z najstarszych, najważniejszych dyrektorów artystycznych w studio, bo pracował tam przez 23 lata. No i z nim pracowałam nad właśnie nad różnymi tam pomysłami w takiej sferze, nazywam Blue Sky. Czyli jak jeszcze nie do końca, jak próbują wymyślić różne filmy nowe, to... Ty podrzucasz jakieś pomysły, czy...? No nie, ja ilustruję, więc my generalnie, z czym ja się zajmowałam właśnie i czym ja się zajmuję nadal, gdzie pracuję, to jest właśnie ilustracja do filmu, co nie do końca jest ilustracją, taką ilustracją stricte jak editorial na przykład do gazet. Jest to projektowanie pod filmy na takiej zasadzie, takie concept art bardziej. Ale robisz to na kartce papieru, czy w jakimś programie komputerowym? Czasem zdarza mi się na kartce papieru, ale przyznam się, że w tym momencie po prostu, no bo to są, czasem mamy takie deadline'y, że nie możemy, nie jesteśmy w stanie po prostu zrobić tego tylko na papierze i używam głównie Photoshopa i tableta typu Cintiq. I tak głównie się pracuje w dużych studiach. A w jakim filmie można zobaczyć jakiś kawałek twojej pracy? Teraz będzie, no bo najśmieszniejsze to właśnie, że rozmawialiśmy z moim znajomym, który, że nawet jak pracujesz 10 lat w branży, możesz nigdy nie dostać skredytowany, jeżeli chodzi, bo dużo produkcji na przykład nie zostaje zrobionych. Produkcja na przykład, pracujesz nad filmem przez 3 lata i on, producent stwierdza, że jednak nie to. I na przykład zamykają. Słuchaj, ale jak będziesz miał jakiś fajny pomysł, to XPL na pewno nawiązałby współpracę z Walt Disney. Day. Ale pracowałam teraz i to będzie akurat w telewizji, w Cartoon Network. To było Cartoon Network Adult Swim, czyli tej sekcji dla dorosłych. Pracowałam teraz przy pilocie, który będzie w telewizji z tego, co mi się wydaje, w najbliższych paru miesiącach, bo ostatnio właśnie producent nas dzwonił a propos, żeby zaaprobować, jak chcemy być zakredytowani. I w tym będę, w tym będę. I jeszcze pracowałam w najnowszym filmie z Laiki, która jest, robią największą pokładkową animację filmową, którzy zrobili Koralinę, Kubo i te wszystkie inne.
Tylko to też myśmy dopiero pracowałam przy w ogóle totalnym początku filmu, więc teoretycznie zakończenie daty filmu będzie 2023 chyba. Spotkamy się, no, porozmawiamy, 2000, zobaczymy, tak. Ocenimy. Ocenimy, a teraz jeszcze, no i teraz przenoszę się do Netflix właśnie. A mieszkasz w jakim mieście? Teraz mieszkam w Los Angeles. W Los Angeles mieszkam na stałe, w Koreatown, K-Town. Czyli mieszkasz w mieście aniołów. Tak, mieszkam. Co powiesz o tym mieście, o mieszkańcach, o trybie życia? Czy jakoś powielisz stereotypy o, nie wiem, Amerykanach, którzy jedzą chipsy i nie wiedzą, gdzie znajduje się Polska, a tym bardziej Cieszyn, czy na przykład pomnik mieszka pierwszego, moglibyśmy ich zapytać. Wybierzemy się do Los Angeles, bo już mamy swoją uczennicę, tak, z tej szkoły. Tak. Co powiesz o Los Angeles i o trybie życia? Przyznam się, że Los Angeles jest dość szybkie miasto. Znaczy, w sumie w porównaniu z Nowym Jorkiem to nie jest takie szybkie miasto. A byłaś w Nowym Jorku? Nie byłam jeszcze właśnie, ponieważ przyznam się, że najgorszą rzeczą, ponieważ my tak dużo pracujemy, jest taka kultura pracy w Stanach Zjednoczonych, że naprawdę my pracujemy non-stop. A jeszcze ja pracuję bardzo dużo freelance dla studiów w Londynie na przykład, dla paru studiów londyńskich pracuję, czy też dla duńskich studiów pracowałam przy jednym filmie irlandzkich, więc ja po prostu w ogóle nie miałam czasu w ogóle na podróżowanie. A jak wygląda twój dzień pracy? Bo mówisz, że dużo pracujesz. W sensie przychodzisz na którą? To zależy od studia i projektu, bo to jest tak, że na przykład w Disneyu przychodziliśmy przed 9 i kończyliśmy teraz o 18, ale prawda jest taka, że czasem trzeba było dość dłużej zostać, no bo na przykład jest coś, trzeba skończyć, mamy po prostu pokazać projekt, jakieś prezentacje, no i w tym momencie czasem zostaje się troszeczkę dłużej po godzinach. Ale raczej się tego pilnują, jeszcze pilnują tego w tych większych studiach, żeby rzeczywiście ludzie nie byli aż tak przepracowani. No ale potem najczęściej, jak czasem wracałam, brałam, żeby sobie dorobić i właśnie pracować jako freelancer. Potem wracałam do domu i od godziny 18 czy tam 19 pracowałam do godziny 23 czasem. Nawet jeszcze jako właśnie dla londyńskich studiów różnych, przy różnych reklamach jak Apple czy właśnie, tego już było tak dużo, że teraz nie pamiętam, przy których pracowałam. Też nie będziemy reklamować różnych jabłek. No właśnie, no i pracowałam tam i no i dlatego właśnie jest tak, że i to dużo, dużo ludzi po prostu tak pracuje. Jest taka kultura pracy, że po prostu też goniąco za sukcesem, bo im więcej masz jakby w swoim resume, tym więcej możesz mieć możliwości później. Więc im więcej przy większości projektów pracowałaś, możesz potem przeskoczyć na wyższe stanowisko. No i jest dość, bym powiedziała, wiadomo, że świat filmowy jest dość światem brutalnym. Że jest dość światem takim, że... No, ty bardziej w Los Angeles. No, że jest dość, bym powiedziała, jest tak, że każdy, ta praca, którą ty masz najczęściej, no to są wybierane jedne, dwie osoby, na przykład, nawet nie co roku, czasem na 2-3 lata na projekty. I jest tak, że no, dużo ludzi, no to jest 2000 ponad ludzi aplikujących o te prace. Czasem nawet oni wybierają ludzi, którzy nie są do końca, znaczy z puli ludzi z rekomendacji na przykład. To jest, a poznałaś dlatego kogoś ciekawego? No pracowałam z Hansem Zimmerem, pracowaliśmy między innymi, który przeprosił mnie za wojnę, to było coś zabawne. Co znaczy? Nie, no po prostu tak rzucił takim komentarzem, ale to było jako dowcip. Każdy bardzo sympatyczny człowiek i pracowaliśmy przy projekcie, to byłam na pierwszym roku i zostałam wybrana do projektu tworzenia wizualizacji pod jego koncert. Nie do końca zgraliśmy się czasowo, bo to dość, ale współpracowaliśmy razem, więc z Hansem Zimmerem pracowałam. Teraz najbliższy projekt, jakim będę pracować, który już w sumie chyba nie jest tajemnicą, bo już go chyba, to będzie Henry Selick, który zrobił Nightmare Before Christmas i on pisze mu scenariusz Jordan Peele, który zrobił Get Out. Bardzo dobrze sobie radzi Olga Sokal w języku angielskim. Tak. A powiedz mi jeszcze, co jesz na przykład? To właśnie najśmieszniejsze było to, że w pierwszym roku swoich studiów tak przytyłam, że mnie tak, rodzina... No, przyznam się, że nie, uczenie na uczelni. Na uczelni jedzenie było tragiczne. Po prostu jest tak, że Amerykanie to jedzenie po prostu jest no, jednak sztuczne. A mama nie wysyła ci kanapek naszych ciepłych? No niestety nie, właśnie, też mnie bardzo... Słuchaj, to ja chętnie z kanapkami przyjadę, przylecę. Jak masz jakąś miejscówkę w Los Angeles, to oczywiście. Jak będziesz miała chwilę, to oprowadzisz mnie po mieście. Słuchaj, no, powiedz mi jeszcze, jakie masz najbliższe plany, bo czas naszego programu też się kończy, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja kiedyś porozmawiać. No teraz właśnie przenoszę się w tym momencie, dostałam oferty pracy przez Netflix. W Netflixie najbliższą produkcją, która będzie
Oczywiście zacznie się, jak zaczniemy w listopadzie, to skończymy w 2023 roku, więc będzie trochę czasu, żeby... No i to jest właśnie mój najbliższy projekt teraz, przy którym będę pracować, a tak do tego czasu mam miesiąc wakacji, więc jestem w Polsce. Ale na święta przyjeżdżasz tutaj? Tak, przyjeżdżam na święta w Polsce, tak. Olga Sokal była naszym gościem, bardzo dziękuję za rozmowę, no i miejmy nadzieję, że będziemy mogli też zobaczyć efekt Twojej pracy. No, mam taką nadzieję też.